Dzień dobry Państwu i witajcie na koszmarnych horrorach podcaście filmowym, który zagłębia się w ten przepiękny, a moim zdaniem nie dość zbadany gatunek filmowy. Przed Państwem Mateusz Działowski, RPG Gospoda RPG oraz Julian Jeliński z kosmosu, brody z kosmosu. Tak dobrze mi szło, miałem serię kilka tygodni że jest bardzo dobrze. Jest bardzo dobrze. E... Przenosimy się dziś do czasów, które są wyjątkowe. I są wyjątkowe z bardzo wielu powodów. Nadrzędnym z nich jest to, że Wilkołaki i Wampiry jeszcze wtedy nie oglądały Matrixa i nie wyglądały wszystkie jak te z Underworld. Ojeju, no tak. Ale nie, spokojnie, na szczęście po Underworldzie jest kilka fajnych filmów, które mają wilkołakinie Underworldowe, więc żeby nie było. To nie nie no. wszystko jest Van Helsingiem, na przykład, z yy, Boże. z Wolverinem Hugh Jackmanem. Z Wolverinem, oj, 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 jakie złe. Ale dzisiejszym odcinkiem kontynuując wilkołaczy wrzesień, wrzesień z wilkołakami WW, czyli Wolfenstein 3D, wracamy do 1981 roku, gdzie mamy z COVID. The Howling, który potem miał z covid 2, The Howling 2, tu mamy Claire Denning, która pokazała biust w tym filmie, a tutaj nie mamy Claire Denning, która nie pokazała biustu w Bardzo, bardzo dużo razy pokazała ten biust. W napisach końcowych, ponoć była bardzo niezadowolona z tego. W ogóle trafiłem na jakiś materiał, gdzie twórca książki wypowiadał się o całej serii filmów i właśnie mówił o tym. Prawdopodobnie sześć, że scenarzysta i producent by o tym nie powiedział, ale on przyznał, że gdy ona przyszła na, na plan i dowiedziała się, że ma się rozbierać, to było takie coś: ja się na to nie umawiałam. Ja jestem Civil Denning. Ja się rozbieram w każdym filmie, ale... Ale zrobiła to z dużą energią i złością, więc... Tak, tak, o to chodziło. moment rozerwania... I przy Krzysztofe jak dobrze pamiętam, więc to też tak było, który był ultra ponoć, a, mimo tego, że rola straszliwie beznadziejna, on traktował ją poważnie. I w filmie, który się nazywał Moja siostra, twoja tak. siostra jest ja siostra jest wilkołakiem stary gdzie Izraeli... moja bryka 7 po prostu ten a sam on poziom on traktował ten film jakby ale to był ale Christopher Lee jeszcze dzisiaj wróci bo a, to jest prawda. pewna anegdotka a propos tego tak? a, to jak, jak on potraktował później naszego reżysera bo dzisiejszy film jest ważnego reżysera bardzo jest, ważnego reżysera y tak to jest e takiego Joe którego Danco. znamy z gremlinów e i Luny Tunes znowu w akcji i, z, I oczywiście z bardzo danych, które ja jednak kocham, małych żołnierzy, a także ja z Pirani 3D, ale tych pierwszych Pirani 3D, więc jest to facet, który. Przez długi czas e, on widział wszędzie przedmieścia amerykańskie. Jeżeli ktoś miał napisać, jak wyglądają przedmieścia amerykańskie, to w przypadku Joe Dante on je widział wszędzie. I każdy dzieciak miał na przykład plakaty filmów z lat 30. lub 40. -tych. Oczywiście, że tak. tak. I on miał taką Zupełnie wizję, Widać, że... Zupełnie jakby był Dawsonem z Dawson's Creek. Przecież to... nie, on kochał Spielberga. A to prawda, no. No to powiedzmy pokolenie wcześniej, bo mi się wydaje, że no, no, troszeczkę tak to wyglądało. Ale, ale, powoli, powoli. O czym jest Howling. Film? O czym Howling. Jest Howling to jest, to jest film. To jest film, <ścoughs> który jest o wilkołakach. Ale tak naprawdę nie jest o wilkołakach, bo tak naprawdę jest o kapitalizmie i o walce z propagandą i o tym, że bardzo można wygrać z propagandą, by jednak potem konsumpcjonizm z nas zjadł. Halloween 3 zrobi to znacznie lepiej dwa lata albo rok później. A, tak mi się wydaje, rok później. Można też powiedzieć, że jest to film o dziwnej psychicznej rehabilitacji. Można też powiedzieć, że jest to film o bardzo dziwnych traumach. Ale przede, przede wszystkim można jest... powiedzieć, że są tu wilkołaki. To jest pewne. A, z tymi wilkołakami to też ile ich tam jest. Ale to ponoć jest też film o sektach. Co więcej, w jednym z wywiadów Joe Nandy powiedział, że jest to film, który jest parodią filmów o wilkołakach. Czego ja nie do końca rozumiem, bo to jest 81 i tych filmów o Wikołakach no. za dużo nie ma. Zdecydowanie I... jeszcze nie. <noise> Ale on tak. No, ja... Przejdziemy do tego, bo to jest. Chyba, że mówił o potworach y, uniwersalu. To Uniwersala. To, to wtedy. Nie tak. do końca. bo To też nie jest pastisz tych potworów. No nie, bo się. były lepsze pastisze. No, zdecydowanie. Ale fabuła jest taka, że mamy panią, że w ogóle jest. Ten film tak bardzo siedzi w latach 70., że to jest niemożliwe. I to jest ciekawe, bo oba filmy, omawialiśmy tydzień temu American Werewolf in London, który był kręcony w 80. roku. 81 roku, na samym początku 81 roku, przez Johna Landis. Więc one wychodziły w podobnym czasie były kręcone w podobnym czasie. Ale John Landis, i oglądasz ten film, mówisz lata 80., bez dwóch zdań. Oglądasz um, z COVID. Chryste, początek śmierdzi ci taksówkarzem, śmierdzi tak. ci tak bardzo, tylko nie Jeszcze brakuje ozicami. po prostu, żeby w tle leciała muzyka z mody na sukces z czołówki. Serio. Ja miałem wrażenie, że to jest taka wczesno-polsatowa reklama. I tam na koniec kogoś powie. Tak naprawdę nie powinnaś się mnie bać. Powinnaś bać się tego, jak dobry jest Marlboro. No, czy coś w tym stylu, bo jeszcze wtedy można było promować. Tak, ale, tak, tak. ale wow, wow. Autentycznie udało im się zrobić czasową kapsułę, która kompletnie nie odpowiada temu, co to miało przedstawiać. Już od początku dostajemy pory tym. Tak, dostajemy, i to jest takie, ten świat, który jest przedstawiany. Tam mamy bohaterkę, która chodzi po brudnych ulicach, i ona chce złapać mordercę, więc ona sama się wystawia na spotkanie z nim w sklepie z porno, który jednocześnie ma oglądanie kaset porno. Co ciekawe, to był prawdziwy sklep porno, to byli prawdziwi klienci porno, no. bo tak się kręciło w 81 roku. Najwyraźniej po prostu, wiesz, wtedy była duża popularność piprumów, czy jakkolwiek to się nazywa, ale to już jest drugi film o wilkołakach, gdzie element erotyki jest bardzo ważny. Bo w jednym dostajemy prawdopodobnie najlepsze porno z zdecydowanie najlepszymi dialogami, a tutaj dostajemy od początku strzał popysku pod tytułem, jaki policjant zgodził się wystawić tę dziewczynę? Kto, kto posiada odznakę, miał choćby czelność zasugerować to, żeby ona była przynętą? I gdzie ich wyślemy? Tam, gdzie są sztuczne pindole. Oczywiście, że tak! Co więcej, nikt nie będzie jej tak nawet śledził, bo mm -mm. Y, w pewnym momencie jest taka informacja: Ej, szukajcie dziewczyny, jest ubrana w jakiś taki kolor fioletowy, i policjanci. No dobra! I zaczynają chodzić po ulicach i szukać. Nie ma, że, nie ma jednego tajniaka, który chodzi w, z gazetą taką i tak patrzy przez. Czy wy wiecie, co to jest podsłuch? Cokolwiek, jeżeli by jej zamontowali ten mikrofonik w latach 80., to nie, by, to nie były lata 20., że mikrofon był wielkości zegarka, takiego, który stawiamy na szafie. Nie, to się już dało podpiąć, były podsłuchy. Na Boga, widzieliście Scarface. No, ale nie, nie tym razem. E, nie, nie był tapped ani wired. E, nie była, przepraszam. No i, no i film zaczyna się od. Złapania wielkiego mordercy, który chyba miał na imię Bili. Nie jest to ]acz. w ogóle istotne. I szczerze, do momentu, kiedy on się nie pojawia, po raz kolejny zapominamy o nim. Kompletnie zapominamy o tym, że taka postać istniała. To bo prawda. ten początek jest z innego filmu. Jest z innego filmu, nie ma sensu, nie ma. Co więcej, tak naprawdę ten bohater z początku i z końca. To nie jest ten sam bohater. Jego zachowanie jest na początku: mm -hmm. jestem mordercą. Krzy, ma, ma, masywnym, chciałem powiedzieć. Masywnym mordercą. masywnym morderca. <grym> Massive masywny unit. Tak, który zabił ileś tam osób, jest sprytny, unika y, nowojorskiej policji czy coś tam. A potem jest największym przy, przygłupem, jakiego spotkaliście: Rednekiem, który nie umie uciekać przed bronią i, i jest. Więc. Jakby to powiedzieć delikatnie, naprawdę to jest inny film, ale mówiłeś o podobieństwach. Chciałem powiedzieć, że yy, to nie tylko nasz John Landis nakręcił porno, bo yy, ten w tym filmie to porno, które leci, też jest nakręcone. I też jest nakręcone przez naszego pana reżysera, więc Joe Dante też kręcił. I dlaczego reżyserzy młodzi w latach 80. chcieli kręcić porno do swoich filmów horrorów, mimo tego, że to porno potem nigdzie nie leciało? Być co może wy to jest za fetysze. To, nie wiem, y, nie mówmy fetysze, tylko niszowe gusty. Gusta. Gusta. Ostatnio mi się strasznie to gusła. spodobało. Ale gusła to jakoś na Halloween. Ale y, co chciałem powiedzieć, być może to jak nagrywasz porno jest jakimś ćwiczeniem warsztatowym. Tak jak malowanie aktów, anatomia i te sprawy. Wiesz, ludzie uczą się rysować, odwzorowywać dłonie, malować te dłonie. Być może sposób pokazania cielesności jest o tyle ciekawy warsztatowo. Próbuję to wytłumaczyć jak no mogę, właśnie, mimo tego, powiem że to kompletnie nie ma sensu. Brzmisz jak trzynastolatek, który tłumaczy mamie, że czyta Playboya dla Mamo, artykułów. Ale to jest Adriana z klatki obok. Ro nie rozumiesz tego? Ja nawet nie mam pieniędzy na tego Playboya, więc no. Na przykład powiedziałeś, Ariana, klatki obok. Ja sobie przypomniałem, że moja koleżanka była kiedyś w Playboyu. Wtedy już nie była moją koleżanką, o. bo ją poznałem, jak była dużo młodsza, ale potem do, w jakimś konkursie wygrała i było ileś tam dziewczyn, które trafiły do Playboya. Ona też trafiła. Potem była asystentką prezydenta w Wrocławia. Okay. To dajcie sobie historię, ja tutaj nic nie oceniam, ale to było zawsze, muszę przyznać, że ja ją znałem jako dzieciak, powiedzmy, tak zwany przedmłodzieżowy, jeszcze przed, a potem już ją poznałem z innej strony. I to było ciekawe doświadczenie. No tak. Jeżeli oglądasz nas, dziewczyno, której imienia nie pamiętam, pozdrawiam cię. To ja Przez pozdrawiam was, nie pamiętam. Adriana. Pozdrawiam Adriana. Adrian, masz fajne gazety. Ka My mieliśmy Andrzeja, który miał gazety. No widzisz, wszyscy na A. <laughs> No I naprawdę, i tak. on był handlarzem w naszej szkole, który Nie ma przynosił... co się dziwić, że profesor Kleks zbierał tylko chłopców z imieniem na A. On po prostu chciał wychować... A zresztą, dobra, ambrogą spokój. No właśnie, chciałbym jeszcze powiedzieć, w ogóle profesor Kleks to też brzmi jak, jak mówimy, to bardzo specyficzny aktor porno. Nazywam się profesor Pol Pol Kleks. Pol Polski Xawier.

Nazwa filmu padnie w 30 minucie, bo sobie to zanotowałem, musieli to zrobić to jest trochę jak you're some kind of a Star Trek. I wszyscy w kinie, o wow, bijmy brawo! Powiedzieli to, nie lubię tego tak. strasznie. Też strasznie. tego strasznie nie lubię. Aczkolwiek wiesz, są filmy, na przykład chyba ze 100 razy pada Candyman. W Candyman. No dobrze, ale to jest jakoś uwarunkowane. Ale mówiłeś o tych podobieństwach. Ten tak. film jest pełen różnych podobieństw, bo te nieistniejące, ale istniejące wielkołaki też. Będą podobne do tego, co widzieliśmy tydzień temu? To jedna rzecz, a druga, wyglądy niektórych scenografii będą podobne do innego dzieła. I mowa tutaj o teksańskiej masakrze piłą mechaniczną, ponieważ osoba, która się zajmowała tamtym filmem, przytargała trochę szpargałów. Na ten plan. Więc wiesz, jakieś tam wiszące kości kurczaka i, i inne pierdoły. Po co? Po Kompletnie co? to nie pasuje. I w tym filmie, co scenę, praktycznie pytamy po co. Tu jest tylko jedna naturalna scena, jak leży sobie parka i on mówi: Tak, odbiorę telefon. No, oczywiście, że odbiorę telefon. No, odbiorę ten telefon żeby zasugerować swojej partnerce, żeby ona poszła. I to jest absolutnie jedyna scena, w której ja wiem o co chodzi. To była najlepsza scena w filmie, szczerze powiedziawszy, aczkolwiek zaraz potem jest druga scena, A. gdzie on mówi coś tam, ta, jego, ta, ta, ta nie, przepraszam, jego partnerka słyszy przez telefon i nagle obraca się do swojego partnera, zostałaś ugryziona przez wilka? I w tym momencie jest, kamera przejeżdża na, kam na film, który oglądają i tam mamy właśnie wilkołaka, który gdzieś tam wyje i oni patrzą na siebie tak jak dosłownie jak w scooby czy gdzieś i mają Mówię tyle humorów w sobie, takie... Ja, ja, hmm? jestem, ja jestem tak niesamowicie w potrzebie przepisania tego filmu jeszcze raz i zrobienia go na paradokument, bo to by było cudowne, jakby w tym momencie, kiedy Karen została ugryziona przez wilka, czułam się naprawdę źle. Teraz jednak wiem, że nie jest moją przyjaciółką. Tak naprawdę jest wilkołakiem. I tam na dole Lucy, lat 25, yy, żyje w latach 80., więc ma 40. Idealny. Dobra, się się wieku ludzi. Oglądałbym jak szalony. I tak. I, i, i yy, z moich notatek jest jeszcze jedna ważna scena w tym filmie, której nie miało być w tym filmie, a znalazła się tam dlatego, bo to jest film gościa o nazwisku Dante i pojawia się Dick Miller. Musi więc, być Dick Miller, Dick Miller. Więc pojawia się Dick Miller i jest antykwariuszem. Jest absolutnie najlepszym antykwariuszem, jakiego poznałem w jakimkolwiek filmie. Jest zgryźliwy, jest wyrachowany i hej, ma pan może jakąś książkę o Wilkołakach? Tak, tak, mam trzy świetne książki o Wilkołakach. Proszę, tu jest to. A myśli pan, że to działa? A skąd ja mogę wiedzieć? Ja mam wam to sprzedać. Co mnie tak, ob... interesuje? To panie... Jest... No, panie, co mnie to interesuje? Jakiś koleś zamówił sobie naboje do rewolweru, które są zrobione. Robiony ze srebra. No i co? No i nigdy po niej nie przyjechał. Chcesz pan kupić? I, i szczerze w tych dwóch scenach film mógłby się zamknąć, ale ktoś no. postanowił dokręcić do tego więcej scen. Po, Dick Miller, a znaczy po pierwsze on do przyszedł dla Joe Dantego, po drugie. Część tekstów, które rzucał były jego e, tak, e, jego imaginacją, improwizacją. Po trzecie, właśnie to, i, i, to jest połączone z naszą domparką, moim zdaniem, taki Wilma i, i Fred troszeczkę trochę oni są. Tak. Odrzuceni z castingów do. Trochę tak, no, no, no nie udało im się, ale wciąż są, bo to są najbardziej detektywistyczni pracownicy stacji telewizyjnych, jakich ja w życiu poznałem. On Tak naprawdę nic im się. Po pierwsze, wpadają na miejsce zbrodni, zanim wpadnie policja, zbierają sobie do... Dowody zbrodni, i biorą je do siebie, bo mogą się przydać, ale nie wiadomo do czego. Zaczynają czytać książki o okultyzmie, tak naprawdę nawet nie wiedząc, czy będzie, będą mieli pieniądze na nakręcenie odcinka. To są najbardziej dedykowani dziennikarze tak. ever. Tak, oni mają super motywację, której my nie znamy. Ale żeby dodać jakieś systematyki temu, o czym opowiadamy, oto po tej scenie z, ze złapaniem mordercy zasugerowany jest, by nasza straumatyzowana bohaterka wyruszyła do ośrodka, który jest, nie wiem, wyjęty z filmu M. Night Shyamalamanama pod tytułem no. Hej, gdzieś jest taka niewielka wioska, mieszka tam siedem osób na krzyż, ale tam doznasz po prostu duchowego oczyszczenia i będzie wspaniale. Nie zwracaj tylko uwagi na tego starszego pana, który planuje się podpalić i spłonąć żywcem, mówiąc, że ma dość życia. Co jest? I jeżeli to by była pierwsza osoba, którą spotkałbym w miejscu, które ma być miejscem mojej rehabilitacji, to automatycznie dostajecie jedną gwiazdkę na Googleu I to tak. I jeszcze piszę skargę, bo coś tutaj nie gra. I nie, okaże no tu, się, że nie gra. No właśnie, bo tutaj jest w ogóle ta logika, a znaczy gdzie w ogóle żeby nie było. A i w tej nie jest siekiera. Ja się gram, dokładnie. Teoretycznie ten film jest bardzo, jak się ładnie mówi, Ahead of its time, ponieważ mamy gwiazdę, która jest prowadzącą taka wiadomości, która zostaje przez producenta wysłana do psychologa. Mają psychologa na, swoje, na swoim utrzymaniu i on o nich dba. Szkoda, że ten psycholog jest, jest wilkołakiem, no ale nie gadajmy o tym, nie gadajmy, bo, bo on się przez cały film nie przemienia, więc możemy powiedzieć: Może nie był? <laughs> Surprise, no Może oszukiwał w CV. Tak. Nie zdradził niektórych informacji. No, ale ale czy, to etat nie, to, jest. czy to by nie było cudowne w tym filmie? Bo on niby zarządza wszystkimi wilkołakami. Gdyby on nie był wilkołakiem. Tak. I, był takim, I był takim ściemniaczem, który rządzi grupą wilkołaków, którzy mogą go zabić Wyobrażasz w każdej chwili. to sobie, jak oni... Dobra, to wszyscy na 3 cztery zmieniamy się w wilkołaki, a on... Nie, nie, wiecie co? Ja mam pacjentkę dzisiaj na osiemnastą, więc e, popatrzcie sobie na ten księżyc i jakby was e, później coś bolało, albo jakaś trauma po tym, że kogoś zagryziecie, to wpadnijcie do mnie, ja będę u siebie. No, albo wiesz, albo oni oni tak... E, o Jezu, ale mi strzeliło w kręgosłupie. Hmm. Wiecie co? Ja się muszę położyć tutaj. Albo wiecie, tak, jeszcze... nie te lata jak mi się ta paszcza wysuwa to to strasznie no. boli no. ostatnio mnie szczęka pękła nie nie mam na takie rzeczy sił albo wiecie jeszcze to są lata 80 to jeszcze pagerów nie ma ale on se zrobił i nagle oni wszyscy robią on nagle tak, tak bierze o kurczę, chyba dostałem Page'a. No, przepraszam muszę biec i ma w, w domu jeszcze skórę, skórę serio, który narzuca na od... siebie <laughs> po prostu przepisujemy ten film żeby go dociekawić Cudownie. I nie byłoby to piękne, gdyby oni. Oni wszyscy się zmieniają, on patrzy, że oni nie widzą, wyciąga skórę jakiegoś martwego psa, zakłada na siebie, zawiązuje szybko sznurek. O, patrzcie, on jest wilkołakiem. Tak, tak, jesteś wilkołakiem, możecie już iść. Wykałaczki sobie wkłada, żeby mieć kłębiesz, tak. Cudowne. Ja poproszę. Ja poproszę. to jest ten problem z tym filmem, że tak jak amerykański wilkołak w Londynie, dla mnie jest kultowym filmem i. I potrafił się obronić po 40 latach? Bo chyba wiedział, tak... co robi ze sobą? Tockowy się nie broni, ludzi. Mimo tego, że. Jeżeli jeszcze ja, ja, ja nie była konferencja w naszych opiniach, to tak, niekoniecznie podobał nam się ten film. No, i to, i to, ale to nie jest tak, wiesz, można się nie podobać film bo jest gówniany. a tutaj nam się nie podoba ten film, nie dlatego, no, bardziej on po prostu y, jego, ten pomnik, który został zbudowany, nie był trwalszy niż ze śpiżu. i teraz jest taką ładną rozrzuconą wielką kubką, w której mieszkają mróweczki i sobie y, rozmnażają królowe. No, 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 są. Ale zaskakuje mnie to właśnie, bo z jednej strony wiesz, nie, nie, zaskakuje mnie kultowość tego filmu. To prawda, dużo osób pisało nam, że to jest super film. Bo sprawa jest taka, że z jednej strony pewnie jest to znane nazwisko. Są tutaj jakieś poszczególne elementy, które mogłyby zadziałać, ale film konstrukcyjnie się sypie praktycznie w każdym momencie. Jest dziwnie zagrany, ma braki budżetowe, które widać. Totalnie czuć, że aktorzy się nie do końca ze sobą dogadywali, mimo tego, że nawet grało tam małżeństwo. Nie małżeństwo narzeczeni, którzy wedle jednej wersji, w momencie, gdy zaczęli grać, już nie byli narzeczeństwem. Mm -hmm. To jest nasza parka główna. I co ciekawe, w jednym dokumencie, na który trafiłem, ona mówi, że, że ze swoim narzeczonym i tak dalej. W innym dokumencie, ona mówi, że. już, już po imieniu. Się... Tak, I, i to jest ciekawe, bo tekstowe artykuły na ten temat mówią, na 100% się rozstaje i tak dalej, a w zależności od tego, ile lat minęło od tego filmu. Wersja się to... zmienia. Tak, wersja to jest. To jest ciekawe, takie, czuję się troszeczkę jak właśnie taki detek jak, tak, jak oni, jak taki mm -hmm. detektyw filmowy. No, no. Tylko Odbiej problem telefon. właśnie jest taki, że widzisz, masz coś, co jest potencjalnie kultowe i oglądasz to z nastawieniem, że ta kultowość zostanie ci jakkolwiek wytłumaczona albo przedstawiona. A w tym przypadku. Zastanawiasz się, kiedy to nastąpi. Tym bardziej, jeśli jeszcze oglądałeś filmy w takiej kolejności, jak ty, czyli najpierw e, amerykański wilkołak, a potem z COVID, a nie z COVID i amerykański jak ja. Hmm, tutaj taki mały behind the scenes ostatnio po prostu obejrzałem zły film na początku. E, mea culpa, moja wątku. bardzo wielka kulpa, e, ale tak, wracając, tutaj. Jest naprawdę mało rzeczy, które byłyby w stanie obronić ten film jako kultowy. Bo to jest mm -hmm. chaos. Chaos. Ciężko jest nam opowiadać scena po scenie całą fabułę, z tego względu, że nie wiadomo, co się kiedy wydarzyło. I to jest taki zlepek opowiastek pod tytułem: albo tutaj parka telewizyjna coś, albo tutaj za chwilę pan lekarz coś tam zrobił. I to się na swój sposób, w żaden sposób nie hmm. łączy do momentu, kiedy, hej, kulminacja i mamy jedną scenę, którą można później wrzucać na YouTube'a jako ten ważny moment. A nie, przepraszam, Przemianę jest już... czy nie? Przemianę. No. A, a, ale właśnie ta przemiana jest taka... po łebkach zrobiona, koniec końców. Jest straszne tak naprawdę. Możliwe, że w 1981 roku ludzie, którzy nie widzieli amerykańskiego wilkołaka w Londynie, mówili super, ale nie wierzy w to, bo... Znam lepsze efekty z filmów z 80, 79 roku. Spielberg już wtedy kręcił, no. chciałbym powiedzieć, więc już umieliśmy zrobić znakomite figurki, znakomite pacynki i tak dalej. Tutaj wygląda to tak chaotycznie. Chaotycznie to jest dobrze powiedziane, ponieważ mamy przemianę, która miała być najważniejsza, wyciąga się pysk, i to jest właśnie wraca nasz Billy, który jest mordercą w Nowym Jorku, a tak naprawdę jest idiotą Hillbillym, takim przygłupem. W dodatku przygłupem ze wsi, który nagle pojechał do Nowego Jorku, zaczął mordować ludzi i nie dał się nikomu złapać, a potem uciekł z prosektorium, nie wiadomo jak, otworzył od wewnątrz, nie mm -hmm. wiadomo jak i wrócił z e, e, dziurą w głowie, ogólnie rzecz biorąc, stał się przygłupem i się przemienia. I Się przemienia ja pierniczę, godzinę Oj i bulgocze tak. mu mózg. Właśnie i to nie ja się zastanawia jak przemiana. Tak jak mieliśmy amerykańskiego wilkołaka, mieliśmy dwie przemiany i one nie wydawały się długie przez to, że za pierwszym razem to brało nas z zaskoczenia i dostawaliśmy konkretne elementy przemiany, a za drugim razem mieliśmy zupełnie inne elemen elementy tej samej przemiany, więc to było jakkolwiek ciekawe. A on tutaj, pierwsze co grzebie sobie w tym mózgu, żeby wyciągnąć nabój, który tam utknął, bo oczywiście trzeba pokazać, że ha, bo ja tak naprawdę nigdy nie Zginąłem, wiecie, to jestem ja, jeżeli Wic nie pamięta, kim jesteś, bo oczywiście, że zapomniał, ale zaczyna się ta wielka przemiana a obok, przypominam, stoi ofiara i po prostu stoi i się gapi przez bite 15 minut, jak chłop puchnie. Tutaj mu się coś zmienia, tutaj gdzieś oczy, ktoś mu założył soczewki kontaktowe, uszy mu wyrastają w ogóle z potylicy. O co z tym chodzi? No i w tym momencie serio, po prostu, można by zrobić doktorat, bo to się dzieje w szpitalu. Więc na wszelki wypadek się doedukować by można było. Koleś w ogóle... W którymś momencie jest najszczęśliwszym Wilkołakiem świata, hmm. bo ktoś bardzo dziwnie poustawiał mu mimikę pod tymi wszystkimi protezami. Jest taki uśmiech pod tytułem, no nie wiem, Nawdychałem głupi, się gazu do. Hmm? Tak, to, to, jest, to jest głupi, głupi przy pierwszy gdzie oni robili najgłupsze miny. Ale najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że chwilę wcześniej dostajemy najlepszą scenę horrorową w całym filmie. A tak naprawdę w tym całym filmie jest jedna dobra scena horrorowa, gdy nasza pani e, dziennikarz. Ona nie, jest ona nie jest dziennikarzem w ogóle, to jest najśmieszniejsze. Mm -hmm. My tak mu, on, ich nazywamy, ale ona jest prawdopodobnie pomocnicą, asystentką producenta, coś w tym rodzaju. W tym stylu na pewno siedzi bardziej w reżyserce. Tak! I ona dzwoni przez telefon i mówi, słuchaj, wiesz co, no tutaj musimy uciekać, coś tam podchodzi do, do gabinetu, do gabinety, do takiej... A, wiem, o czym powiesz. Wyciąga, wyciąga dokumenty i nagle jeden z dokumentów <laughs> wyciąga wielka wilkołacza łapa, kamera idzie, i widzimy wielkiego wilkołaka w tym momencie to jest chyba jedyny raz kiedy to faktycznie działa i ten wilkołak jępią i to jest jedyna horrorowa znakomita scena w całym filmie w mega stylu do jedne... tego ale widzisz jest z jednej strony właśnie horrorowa ale z drugiej strony też jak widzisz że jak ona nie zwraca uwagi na to że łapa chyta i tak no serio, Looney Tunes w tym momencie. No to jest, I żeby to jest było śmieszniej. To jest gremliny, prawda? To jest to połączenie komedii mocno, z. z ale to jest najlepsze w Joe Dantem, To jest najlepsza scena. Tak, w ale gremliny intencjonalnie takie są, a tutaj to po prostu jakimś cudem wypłynęło, że on ma do tego rękę. Żart niezamierzony tak. a propos ręki Wilkołaka. I żeby było śmieszniej, a propos Looney Tunes, uwaga, ten Wilkołak naprawdę wygląda jak kojot. To prawda. Wygląda kolei, jak to jest jedyne ujęcie. Gdzie on dobrze wygląda, więc uważam, mm -hmm. że powinniśmy go bardzo celebrować, Bo ja szukałem jakichś behind the scenes. To jest najlepszy wilkołak z tych wszystkich, a ich troszeczkę jest i jest jeden z nich troszeczkę... wygląda jak Pekinczyk. To swoją drogą, ale mamy jeszcze oczywiście wielką kusicielkę, czyli. Cholera wie kogo, wiedźmę, czarownicę, nimfomankę. przecież usłyszałeś, jest nimfomanką. No tak. Grana no... przez Elizabeth Brooks. Co ciekawe, przepraszam, zaraz ci ten, mm -hmm. ale wszedłem sobie w jej filmografię, bo mówię kurczę, nie kojarzę baby. Ale zastanawiałem się, czy jej sposób grania wynika z tego, że jest aktorką porno. Nie, nie jest. Aczkolwiek jak zagrała w tym naszym skowycie, tak musiała na 7 lat przestać grać, a potem zagrała w trzech filmach. I koniec. się człowieku. Zacznijmy od tego, że ona jest prezentowana jako baba uwodzicielka, której rola w tym filmie to jest być symbolem seksualności, i wystarczy, że ona mrugnie okiem, i żonaty chłop stwierdzi, że jednak, e, chodźmy do ogniska <laughs> i uprawiajmy chodźmy, tam awkward seks, podczas którego będzie przemiana w wilkołaki i brak kasy na to. Więc jak najlepiej zamaskować to, że nie mamy kasy na to, żeby dwa wilkołaki się pieprzyły? Pozdrawiam wszystkich, którzy. Looney Tunes? Którzy tak uwielbiają fury. No właśnie, nie dostaniecie tutaj dobrego fury seksu, sorry. Nie! Bo wracamy do świata Looney Tunes. Trzeba to narysować. Animowany fragment. Tak jest. Oświetlanych od tyłu wilkołaczych pośladów. Super! Kto stwierdził, że to ma prawo zadziałać? To na Ale... ziemi, mając <laughs> rozum i godność człowieka, pomyślał no nie, nikt się nie szczali. To co oni w tych kinach puszczali to z VHS-a po prostu obklejonego taśmą? No znaczy, nie wierzę. nie było, Joe Dante opowiadając o tej scenie, powiedział no dobra, chciałem nagrać taką scenę tutaj seksu i przemiany i tak dalej, i wiedziałem, nie mam na to hajsu, <głos》> po prostu jest takie, wiedziałem, będziemy musieli to zanimować. Pamiętasz, to jest jak takie... rozmawialiśmy na początku a propos tego, dlaczego młodzi reżyserzy, reżyserowie nagrywali swoje porno? Żeby trenować? No I myślisz, próbowałem on... ich jakoś usprawiedliwić, to w tym momencie, stary, nie mam żadnego pomysłu. Joe Dante, który myśli, hm, jest piątek, czego brakuje w moim scenariuszu? Włocha te wilkołaków, to jest to. Musimy to nagrać. Słuchaj. Moim zdaniem powinienem się cieszyć, że dostaliśmy tutaj animację, ponieważ ten film próbował robić kilka rzeczy. I jeżeli chodzi o, efekty specjalne to jest jedna rzecz, którą najbardziej lubimy na tym, w naszym podcaście. I w tym filmie dostaliśmy wszystko. Bo uwaga, uwaga. To mieliśmy animację. Mm -hmm. Mieliśmy Pacynki, które są zakładane na ręce i tak dalej, które gryzą cię. To samo było w amerykańskim wilku, wilkołaku w Londynie. I swoją drogą to jedne z najbardziej skutecznych scen. Mm -hmm. A mieliśmy jedną figurę, <grym> która prawdopodobnie była przez kogoś ruszana. Jednego wielkiego wilkołaka. Mieliśmy faceta w stroju wilkołaka, który się przez chwilkę pokazywał. Mm -hmm. Mieliśmy nawet teraz tremblet. Rrr, tak zwane stop motion. To, co się robiło w latach 50., -tych, 40., -tych. Ray um, Harryhausen robił tak to. Um, I tutaj dostaliśmy. Armia ciemności być, też później. Armia ciemności też znakomicie, to zresztą był omasz do niego. Mm -hmm. a, a tutaj dostaliśmy w całym filmie dwie sekundy trzech wilkołaków, które robią. A jeszcze mamy dostać dużo więcej. Ponieważ, A, tak, przepraszam, po, tak, tak. Ponieważ morda naszego zabójcy pulsuje, e, rusza się asymetrycznie względem jego mimiki, i z jednej strony bym powiedział, że to jest przekomiczne, ale z drugiej strony trochę sprzedaje to mimiką właśnie to, że pod tym jest jednak człowiek. I mimo tego, że ciężko w to uwierzyć? Mimo tego, że nie da się w to uwierzyć kompletnie, tylko w którymś momencie jest tak, że patrzysz, ok, te trzy sekundy przemiany. Wyglądały jak coś, co jest faktycznie dobre. Reszta to jest absolutnie za każdym no. razem. Mm, no. Ja się nie dziwię, że ten koleś, który robi wysuwające się hydrauliczne ryje wilkołaków, pojechał robić wilkołaka ze Stanów w Londynie. Ej. No, no jest, to, jest, to, jest, to ciekawe, jest to ciekawe dzieło, jeżeli próbujesz je przeanalizować jako test. Jako test Joe tego, bo przecież trzy lata później zrobi Gremliny mm -hmm. i popatrzcie na różnicę. Dla mnie Gremliny są jednym z moich ulubionych filmów świątecznych. To może być top 3 moich filmów świątecznych. Więc się mówią, że dwójkę jeszcze tak uwielbiam, ale a to jest facet, który jest tak naprawdę po dwóch filmach, po Piranii no. i po tym. I, i, więc ja tutaj lubię szukać takich rzeczy, bo to co umie robić Joe Dante, to jest właśnie ten niezamierzony humor. Mhm. I to bardzo ładnie, postacie, które są bardzo tak zwane awkward. Jeżeli on coś mhm. wybrał tutaj, no to no wybrał kilka postaci i je wrzucił do swojego, do, zresztą, Dicka Millera, wrzucił do gremlinów i jest znakomitym człowiekiem, który nie wierzy, um, który wierzy w kosmitów, wierzy w Azjatów, wierzy no taki typowy w. No tak, po prostu ten dziwny sąsiad. Tak, przecudowny jest. Eee, więc kurczę, ja lubię tutaj w tym filmie kilka ujęć lasu. Bardzo ładne ujęcia lasu. I zaczynam się drapać po głowie. to, ja na swój <grym> sposób lubię tę scenę przy ognisku, bo ona jest właśnie. Ale którą animowaną? Nie, 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 te pierwsze, <grym> gdzie oni przyjeżdżają dopiero do tego środka, okay. i tam jest taka mini prezentacja bohaterów dramatu. No i faktycznie łatwo wyczuć, kto jest jakim archetypem, i to jest moment, w którym cały ten chaos filmowy, choć na sekundę przybiera pozory filmu. Który ma ciąg logiczno przyczynowo-skutkowy. I tutaj, okej, okay, w momencie, kiedy starszy mężczyzna krzyczy, że on ma dość cierpienia i chce się walnąć w ognisko, to ja sobie myślę, wow, czyli to nie jest taka sielanka, jakby powiedział Alan Wake, to nie jest rzeka, to jest morze. Więc coś tutaj jest gdzieś ukrytego. Nie. Nie, bo za chwilę dostajemy stek bzdur i głupotę na głupocie. To, ale to prawda w ogóle ta scena jest. Dla mnie ta scena mogła być cudownym wprowadzeniem, który ja bym po prostu no, jarał się jak głupi. Eee, swoją drogą ten, ten facet, który tak krzyczy, to jest John Caradine. Mhm. John Carradine ja go znałem, przyznaję się, niekoniecznie z tych scen, scen, których powinienem go znać, bo znałem go z filmu animowanego Secret of Nymph, czyli po polsku to jest Dzielna Pani Briggsby, gdzie grał Wielką Sowę mhm. i znałem go bardziej jako głos, szczególnie w późniejszych, późniejszych filmach, ale to jest facet, który w latach 60 -tych, 50 -tych, no to pojawiał się między innymi w 12 przykazań. To jest taki mega, mega wielki, no. wielki aktor, którego pojawienie się było w ogóle dla Joe Dante, jak, jak wiesz, jak dostać po prostu największy prezent Świata, ale ta scena ma w sobie, ma w sobie coś. Tylko, że w, dobry, w, w lepszym filmie horrorowym dostajesz to poczucie, że kobieta, która przyjeżdża, to też facet, jest facet, czujesz klaustrofobię i brak możliwości ucieczki. Tutaj tego w ogóle nie czujesz, niestety. Ciężko I dostajesz... jest się w ogóle połapać, że to jest jakiś zamknięty obszar. Tak, o to chodzi, no i że musisz tu być, i że oni chcą tam być, po prostu są tam, oni są tam, bo se już karze. Ale co dla mnie jest tutaj lepsze, to dostajemy tutaj tak zwany foreshadowing. Ponieważ nasz e, mąż, naszej głównej bohaterki, dwa razy mówi, że on unika mięsa. A potem gdy zostanie podrapany, to przypadkiem dostaje jej mięso i on się na nie rzuca. I... Nie bywało I wtedy 28 dni kułakiem. zdjęciowych, świetnie wykorzystanych. Mateusza. Nie, to jest, to jest paranoja, jak wiele razy ja w tym filmie musiałem się zastanowić, gdzie teraz jesteśmy, przy kim teraz jesteśmy i co się właściwie działo do tej pory. Bo mówię, zero poczucia tego, że oni nie mogą opuścić tego obszaru. Dla mnie to jest po prostu hej. To jest jakiś domek, to nie jest część mm -hmm. jakiegoś kompleksu domków. To nie jest odgrodzony obszar, to nie jest obozowisko. Te obozowiska, bo już przelecieliśmy całkiem sporo filmów o obozach wakacyjnych, tam nie było czuć, nawet Znamy jeżeli były na... słabe. Tak. Nawet jeżeli były słabe, to wiedzieliśmy, że to jest jakaś wspólnota. Niektórych nawet zamykali na wyspach i to było Tak zwany establishing shot, którego tutaj brakuje nam. Powinniśmy nie. mieć establishing shot pokazujący nawet z zewnątrz działkę polane, że, so, że jest rancho, podum. Rancho, cokolwiek, tu... bo to tak. chyba ma być jakieś rancho, bo scena kulminacyjna odbywa się w takiej typowej amerykańskiej szopie, więc być może to powinno być rancho, jeżeli to miałby być film o jakimkolwiek kulcie, to fajnie byłoby zaznaczyć, że oni gdzieś są odsunięci od tego świata, że w ten tak. sposób się maskują, bo nie, bo nie, my tego nie widzimy. Że mają jakieś rytuały, że, że coś się dzieje. W sensie, że. Zresztą. Że jest ten jakaś sam różnica. sam ten psycholog. To ja nawet nie wiedziałem, że on nie pracuje w zwykłym szpitalu. Czy tam w jakimś gabinecie. Nie, no bo on to się... jest. On jest przywódcą sekty, i on zdecydowanie co więcej, teoretycznie na bohaterka to mówi, że ona była scjentolożką, ona była kimś tam innym. Primal scream, primal screaming to jest coś. I to jest coś, co akurat niestety znałem. Co faktycznie nawet w Polsce mm -hmm. było, to jest poszukiwanie takiego wewnętrznego krzyku, e, który wy, który nie jest twoim ego, tylko to jest takie id. I to jest, wyzwalasz to z siebie, to ci daje energię. To faktycznie głównie w latach 70-80, co więcej, można było, z tego co pamiętam, kupować kasety albo VHS, albo zwykłe takie audio, żeby słuchać. E, wykładów, jak odkryć swój wewnętrzny krzyk. Ale to jedzie w ogóle energoterapią, że... Tak. Tak, tak, tak. No jest tutaj... Szczerze powiedziawszy, gdyby tutaj, gdyby przywódcą wampirów, przepraszam, wilkołaków był Leszek Nowak, nie. ja bym się w ogóle nie zdziwił. I on mówi, wilkołaki. I bierzemy to, ten kawał mięsa odgryzionej nogi i nakładamy energię. Mm -hmm. I energia wypełnia nogę. Moi drodzy, przyłóżcie <laughs> ręce do telewizorów. I w ten Ale oto Ale kto sposób... nie czuł? No, oczywiście, bo kineskopowe telewizory miały szum statyczny, który ci bił po palcach. Dlatego można ogóle... było kartkę przykleić. Ja tak, tak ogóle... robiłem, bo czapeczki dokładałem w serialach i jak ten. No... Jeżeli się przypasowali, to było Git. No, Leszek Mologak miał mega szczęście, bo dzisiaj by tego nie zrobił, bo, bo nie czujesz tego od plazmy czy od LCD. No nie, od no OLED-u, nie. prawda? Więc skrócie, Leszek... ja jak byłem młodszy. To z mojej rodzinnej miejscowości, z Mielca, byłem wożony do bioenergoterapeutów, nawet do Krakowa. Nie I pamiętam jeszcze co, jak się masz jednego dreda. Jeszcze raz? Dlatego masz tego dreda? On ci go wychodował i musisz nie, go nie, trzymać. Nie, 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 to nie jest mój To jest Twoja To tak. jesteś Zetnij, Samsonem. Tak, zetkniesz mi włosy, jest po mnie generalnie. Ale <laughs> sprawa jest taka, że to taka trivia a propos mnie. Jeden z bioenergoterapeutów odmówił leczenia, bo pani syn ma zbyt mocne bioprądy. O nie. Więc nie jeżeli super. potrzebujecie czarodzieja, dzwońcie pod ten numer. Występuje też na przyjęciach urodzinowych dzieci. Ale masakra, masakra. No dzisiaj wiele kultów nie miałoby prawa my tu. No to prawda. Ale przy okazji, jeżeli potrzebujecie też rejki, ja swego czasu się uczyłem rejki, więc, więc więc, nawet potrafiłem i miałem jakiś tam któryś stopień, więc, więc jeżeli Mateusz będzie was prądami, to ja mogę was energią rejki uleczyć i uczyłem się też feng shui, więc e, potrafiłem pokoje układać i mieszkania, więc, więc żeby nie było i nawet czytałem, to jest najgorsze, bo to się czytało jak książki, jak naukę. Więc byłem tym idiotą chodzącym za tym naszym panem od wilkołaków. Byłem tym jednym z nich. Byłem Obym na, na jednych zajęciach z karate. I nie poszedłem na drugie, bo się nie bili. Więc a propos takich wyznań dziwnych, mistycznych rzeczy... Nie, nigdy nie doszło do tego, żebym y, ubrał kimono i robił katy i tak dalej. Nie. Jednak y, brazylijskie jiu-jitsu jest lepsze, jeśli chodzi o walki w kimonach. Wiem, że to nie jest kimono, przepraszam. Y, tak samo judo jest 100 razy lepsze, ale spokojnie. Y, każdy z nas Film. miał moment zwątpienia i zaufania wielkim, dziwnym siłom, które ktoś chciał nam wtłoczyć do głowy. Więc tak, Prawda. w tym filmie. W życiu bym nie uwierzył w to, co oni chcą. W życiu. Mm -hmm. Nie ma najmniejszych szans. Bo nie macie nic. Nie macie swoich kaset VHS, nie macie swoich kaset magnetofonowych. Ale książki mają. Mają książkę, ale co z tego? To są lata 80., Już ludzie używają takich rzeczy, jak odtwarzacze. To prawda. To Telewizja prawda. robi nie, bardzo dużo Nie rozumiemy, dużo co on robi. Nie wiemy, co ten facet robi. Bo teoretycznie ten facet, ten nasz pan superpsycholog, który jest Leszkiem Nowakiem, miał zebrać tych ludzi z różnych światów, świat... Kuf. I z różnych trybów życia, z różnych ścieżek życia, z różnych mód na sukces i połączyć ich w jedną. Ale co on im dał? Poza tym, że oni są na, tym, na tej polance, a potem są w domkach. My nie mamy pojęcia jaka jest trasa od jednego do drugiego, mm -mm. gdzie te domki są. One mogą być 100 kilometrów od siebie, a mogą być dwa metry od siebie. My tego nie wiemy. To jest najgłupsza wilkołacza komuna, jaką w życiu widziałem. Ona do niczego nie prowadzi i nic im nie gwarantuje. Bo co? No. Bo jeżeli przyjedzie ktoś nowy i oni go wpieprzą, to co? To nikt, nikt się nie szczali, że kogoś brakuje? No właśnie tam w ogóle jest słabe w jakoś tak szczerze powiedział. No, nie, zjedli... to prawie w ogóle nie ma w no. Żeby nie było. Jest tłumaczenie, że pomysł nas, pan psycholog w jednym dialogu jest, że on a, chce, żeby oni jedli krowy, które sami hodują, dzięki temu stali się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa i przez odkrycie z wszystkich swoich wilkołaczych mocy będą w stanie być częścią społeczeństwa, ale nasi, przynajmniej ten nasz stary John Carradine, on nie chce, żeby być częścią społeczeństwa, on chce polować na ludzi i on jest wkurzony, że on ma być teraz cywilizowany, więc w pewnym sensie... O nie, ten... to jest ten pojedynek, co teraz, yy, znaczy teraz, całe życie prawdopodobnie doświadczamy go i nasi przodkowie też go yy, doświadczali. A, bo ci młodzi to mają takie głupie pomysły. Ja mam wrażenie, że tutaj jest to samo. Wiecie, za moich czasów, gdzie wilkołakiem było zupełnie inne. Polowaliśmy sobie na ludzi, było nas dziesięcioro w watasze. No i, no i co, No jak nie było obiadu, to się szło na jakieś wysypisko i tam czasem jakaś wiewiórka, jakiś szopat. A teraz co? Te wszystkie wilkołaki to tylko w rurkach chodzą i by, i by krowy jadły. No kurde. Ja to jest ten sam poziom. <grym> Żeby jednego zabić ludka, ja musiałem 10 kilometrów pod górę iść, a potem wracałem. Iłem. 10 kilometrów jeszcze więcej pod górę, po tym jak zjadłem to dziecko. I co? A teraz można zamówić, kurna, aplikacją Uber dziecko i ci przynosi dziecko do zjedzenia. I jakie no. to są wilkołaki? Gówno nie wilkołaki. Więc tak, Uch. mam wrażenie, że to jest... Ale w co? żyłem się, jak zacząłem tak gadać. W się tak... Kiedyś to były wilkołaki. Nie to, że noszą lateksowe wdzianka i strzelają z karabinów. No nie. Ki o. Kiedyś to byli czarno-biali i w ogóle mieli łoniaki na mordach poprzyklejane. Ale super było. Łoniaki na mordach poprzyklejane były w jednej części uh, Jackasa i to jest jedna z moich tak, ulubionych scen. Żeby nie było Wszyscy to jesteśmy z pokoleniem scen. Jackasa, więc spoko. <laughs> e, ja to w pełni rozumiem, nawet Brem udział w mi się... amatorskich wersjach od siebie. Chyba każdy z nas chociaż jedną rzecz z Jackasa zrobił, której nikt nie nakręcił i której się nigdy nie przyzna przed nikim. Mm -hmm. To jest taki, niektórzy mają, wiecie, niektórzy mają takie sekrety, typu nakręciłem sex tape z Kim Kardashian, czy coś w tym rodzaju, a niektórzy mają takie sekrety, a że... To słaby to, sekret był. bo <laughs> Nie, to nie był to, był, to było akurat drzwi do sławy. Mm -hmm. Powiedzcie mi jedną rzecz, ja, ja jestem wielkim hejterem, powiedzcie mi jedną rzecz, którą zrobiła Kim Kardashian, żeby stać się sławna poza seksem. Wyszła I'll za niego Westa. Już była sławna. Bo no ona, nie pod... ona, o dziwo, no Kanye West potrzebował Kim Kardashian bardziej niż ona jego. Kim Kardashian I... potrzebuje znacznie mniej osób niż Kanye West obecnie. On, on przede wszystkim potrzebuje lekarza i dobrego producenta, ale to... <laughs> nie, mi się spodobało tak... To... Jezus Maria, dygresja, podcast, ostatnia <laughs> rzecz, tak. ostatnia już. No. Ostatnia, ostatnia, gdzie był mem. Znajdź kogoś, kto kocha ciebie tak, jak Kanye West kocha Kanye Westa. I... I Ewentualnie te dziwne wszystko? krany, które mają u siebie na hacie, ale to to jest tak inside joke, że mało kto skuma. Wracamy tak, do osoby. filmu, wracamy do filmu. Właśnie, uporządkujmy, Wilkołaki. przepraszam, Mateusz, mm -hmm. uporządkujmy to trochę. Początek, no. mamy babkę z telewizji, która zostaje tak. wysłana nie wiadomo czemu, żeby złapać mordercę. Przez to ma traumę, jest wysłana do jakiś dziwny obóz, gdzie jest tak naprawdę sekta wilkołaków, ale nikt o tym nie wie. I mamy klimaks w trzecim akcie, gdzie inaczej, inaczej. Najpierw zostaje zamieniony jej mąż, który zostaje zaatakowany przez jakiegoś wiejskiego chłopka, przemienia się, zaczyna ruchać wiejską nimfomankę, a potem ona nagle ma być przemieniona i albo stanie przemieniona i będzie z nimi, albo ją zabiją, zjedzą, a w tym czasie nasza dwójka detektywów zaczyna dochodzić do tego, o kurczę, to chyba są wilkołaki, wilkołaki? Przepraszam, chyba istnieją, więc trzeba ukraść złote, srebr, przepraszam, srebrne kule i ruszać na wiochę. A i jeszcze pojawiają się tam ilustracje z czerwonego kapturka w tych książkach. I bardzo słusznie, bo to podręcznik jest, to jest historia prawdziwa. Kto oglądał, pozdrawiamy. Bardzo no, dobrze. I tu trzeba jeszcze tak. jedną rzecz, bo czekaj, bo, bo jesteśmy już właściwie, to jest klimaks, To jest na no, tak. 20 minut. I dopiero wtedy dostajemy Wilkołaki. To trzeba powiedzieć jasno i poważnie. Wilkołaków w tym filmie prawie nie ma. Jeżeli w filmie amerykańskim Wilkołak w Londynie prawie nie było, no to tutaj jest ich jeszcze mniej. A jak mm -hmm. już widać, to widać pół twarzy, widać pół ręki. Jest żenada totalnie. Albo I... animacje. Albo animacje, albo nie wiem, chyba cień i dźwięk, albo wilk wyje, albo aktor udaje, albo prawie każdy aktor ma włożone zęby i jest taki, wiecie, jak się kupuje za dwa złote taką... Oj, ale to jest takie, wiesz, jak ja często Bieda. mówię, że filmy, które są mm, o potworach, mają poziom make-upu a la Buffy Pogromca Wampirów, tak tutaj. Gdyby Buffy nie miało żadnego budżetu, ale znalazło karton z pierdołami na Halloween, który wypadł z ciężarówki, to to jest ten poziom make-upu i przerabiania ludzi. Dajcie im soczewki kontaktowe, sztuczne ząbki i może odrobinę przypudrujcie na inny kolor mordę. I to jest wszystko jako stadium pomiędzy człowiekiem a wilkołakiem. Tak. I jeszcze trzy, róbcie głowę do góry i tak. ej, 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 róbcie tak. I to jest jedyne, co oni Czemu robią. Czemu to jest... ma służyć. Ale żeby nie było, prawie dostaliśmy film, prawie dostaliśmy scenę, która moim zdaniem uratowałaby ten film. Ponieważ nasza dziewczyna zostaje zawleczona do tej stodoły. Ona jest zawleczona Aha. do tej stodoły i ma być wielkie, wielka Rytualne, inicjacja. Tak. Rytualne, tak. Rytualne morderstwo bądź przemiana. I my widzimy tam może z 8 osób maksymalnie, mm. ale. Początkowo na planie było osób kilkanaście, a nie kilkadziesiąt, w tym 10 kobiet bez koszulek. I nasza, pa, nasza pani główna aktorka zobaczyła to i powiedziała, kurwa, mać, w czym ja gram? Bo mamy 10 babek cycki wiszą, że tak się wyrażę, i ona wrzeszczy ona nie chce w tym grać. Dzwoni po pana producenta czy kogoś tam, ja zaraz muszę przypomnieć, bo nawet pamiętam nazwisko, po kogo ona zadzwoniła. Ale niestety nie mogę to znaleźć, bo to nie po reżysera, nie po, nie po scenarzystę, tylko kościa, który tam pomagał, ale jakiś okay. producentem mm -hmm. po Daniela Blata. Po Daniela Blata, który był. E, e, executive producentem, który nagle przyjeżdża autem centralnie, zatrzymuje się tak jakby na, na, na ręcznym, wyskakuje, patrzy na te baby, patrzy na reżysera, wrześniu mówi: nie, to jest idiotyczne! zabierać je! I odjeżdża. I dzięki temu nie mamy. Bandy nagich kobiet, które czekają. Ale to się paradoksalnie, <noise> gdzie ja nie jestem wielkim fanem niepotrzebnej seksualizacji, tak tutaj ona byłaby ciekawa. Bo miałaby w końcu sens. Coś by było dziwnego w tym filmie. Coś w tej, w tej grupce, prawda? Że ona ma jakieś zasady, że na przykład wszyscy się ze sobą ruchają jako wilki. Cokolwiek. Że cokolwiek Właśnie, żeby chociaż... ich jako grupę. Właśnie. Hej, jesteśmy watachą, prawda? W ten tak. sposób. I, I takie zwierzęce instynkty. Stąd Wolna na przykład miłość. są nago. Wolna miłość, dokładnie. no, To są nawet te lata, zaraz po, więc to byłoby trochę dziwne w tym kontekście, kulturowo. Ale nie. Nie. Po prostu mamy łysą starą chatę, to znaczy szopę i kilka osób, które widzieliśmy do tej pory, tylko nieco dziwniej się poruszających. Na tej zasadzie, że o, ja mam dość tego czekania, może byśmy kogoś zjedli. W ogóle też nie wiadomo, czy oni ją zjedzą, czy przemienią, no nie. bo to spotkanie nie ma sensu. Ono nawet nie jest zapowiadane jako spotkanie inicjujące, każdy piątek dwudziesta. No nie! Ja nawet nie pamiętam, czy była wtedy pełnia. Nie, nie, chyba nie było. Chyba chociaż nie. Znaczy, na pewno było chociaż raz ujęcie pełni, ale po to jest Dick Miller ponoć, żeby nie było. Dick Miller w tym filmie jest po to, żeby zdemitologizować mm -hmm. wilkołaki. Żeby on kiedy. Ale to nie tylko pełnia. Co ty głupi jesteś! Ja tu mam, ja tu mam książkę, ja jestem w księgarni. Nie ma czegoś takiego jak pełnia. O, wilkołak się może przypełnić, kiedy chce. Ciach, Ciach! Uhu. Ale wytłumacz mi to w takim razie, dlaczego. Koleś, któremu tylko zależy na tym, żeby sprzedać książkę, on by ci sprzedał prawdopodobnie siedmiu krasnoludków i królewne śnieżkę jako podręcznik do walki z krasnoludami w Warhammerze. Więc proszę cię, jaką on ma moc demitologizacji kogokolwiek tutaj? No bo wiecie, ja ci odpowiem, ja ci odpowiem, bo hmm? to jest Dick Miller. Dobrze, okej, okay, kupuję to. Przypomnę ci, że w, że w Gremlinach przez pierwsze pół filmu wszyscy myśleli, że nie miał racji. Miał rację! No bo bądź co bądź gremliny, bo on się oba, on obawiał się inwazji ze wschodu, a dostał Gremliny, które przeszły z chińskiego sklepu. On miał rację we wszystkim. Ten facet się nie myli, więc to jest wiesz. Chińczycy i te ich dziwne rzeczy. Pamiętaj, wiesz, albo mieliśmy Leszka Nowaka. Był leszek Nowak, to teraz mamy Dicka Millera, który jest tak po angielsku słodnie, klerwolent. On widzi, on wie, ten facet ma dar. Słuchaj, no co ja ci będę kłamał? Powinieneś robić wszystko, co mówi Dika? Krzysztof Jackowski? Nie, Krzysztof Jackowski to jest troszeczkę taki glaca, tylko że mniej no. przypakował. Nie, nie, nie. Z całym no. szacunkiem no. dla łysych ludzi, szanujmy się. No. On się pewnie goli, a nie jest tak naprawdę łysy. On jest oszustem. To na pewno. O, nie chodzi Wielu o to, że... nie chodzi o nie wiem, czy nie włosach. Ale on oszukuje tu, a co dopiero w tym, co widzi. No, jak można było przepowiedzieć śmierć kolegi gangstera, znając się z tym gangsterem? Nie wywała. Nieważne. Kiedy, Dobra, kiedy indziej być Właśnie. Ludziach, dygresja podcastu uderza ponownie. Tak. Mamy przy, przyjeżdża ten nasz facet, który jest yy, dziennikarzem, asystentem, asystentem, I na pewno świetnym strzelcem, który bierze z sobą broń. I dostajemy znowu nieintencjonalnie zabawną scenę idioty, który mówi, jestem wilkołakiem. zastrzel mnie, zobaczysz, że przeżyję. Dobra. Ojej, zastrzeliłeś mnie. Przepraszam, jest... Jeszcze, jeszcze jest jedna rzecz, którą muszę tutaj poruszyć, mianowicie e, wspomniałem o dwóch przemianach. Druga przemiana następuje mi, mniej więcej w takim samym, e, w takich samych ramach czasowych. Przez długi, długi czas tak. koleś przy... Ofierze, której potencjalnie powinien się bać, bo ma broń, przemienia się. I się przemienia. I jak huchnę, i jak dmuchnę, tak się przemienie tyle, że nie. No i ginie, no i brawo. A mi się podoba, bo każdy w tym filmie prawie. Chyba nie, chyba każdy. Bo oni wszyscy dostają te kulki gdzieś w brzuch. I każdy, jak jeden mąż, łapie się za ten brzuch tak o i na bok. No to jest tak, jakbyś jedną animację wrzucił do gry, że jak kogoś postrzesz, to jest. Oj! I upadam na bok. I każdy, każdy, każdy. Ale muszę przyznać, bo on potem idzie do tej szopy i on mówi: Ej, pozabijam was. Nie, nie, bo też jesteśmy wilkołakami. Tak? Mam srebrne, y, srebrne kule. Nie wierzę ci, podchodzę. Oo! I nagle wszyscy in, wszystkie inne wilkołaki. Powiedziałbym, że nie najgłupsze. Nie wierzę też! Ja też nie wierzę. I ja też i tak kwa. Centralnie gdyby, gdyby to brakowało, żeby to było tak, że on ma taki rządek ofiar, Aha. który się ustawiałem w kolejce, on stoi. Każda podchodzi, on strzela i następna. Oj, no, takie oj. Try lemingi trochę. No, dokładnie. Ale nie wszystkich zastrzelił. Nie wszystkich, bo trzeba zrobić. Nie wiem, piekarnik improwizowany? Bo Dick Miller powiedział, że trzeba. Więc jak, jak Dick, Dick Miller mówił, Podpadł, Znaczy, podpadł. Więc on zagania te wilki hmm? do, w tej szopie. A szokie. te wilki nagle po by prostu tak, dobra, dobra, wiecie, one są, powinny Pardon? być szybkie, nie wiem, skaczą, cokolwiek. Dobra, się Czy ty widziałeś, dobra? ile oni się przemieniają? Jakby oni się zaczęli przemieniać, to by dopiero w trzeciej części się zamienili i później yy, ten, Christopher Lee nie mógłby przy gremlinach przepraszać Joa dantego za to, że zagrał w kontynuacji z kowytu. Yy, to jest ten powrót Christophera Lee, o którym mówiłem, ale oni się nie mogą przemieć. Oni są w tym stadium biedny Buffy. Biedna Buffy. I, I jest masakra. On ich tam zamyka i co jest najlepsze, regluje drzwi jedyną bronią, która coś im robi. za jakimś cudem znajduje się w aucie i już może. Więc to jest w ogóle broń, która się teleportuje. Ty nawet nie wiesz o tym. Nie mam dlatego pojęcia. Koleś w ogóle oblewa y, części kamienne tej, y, tego budynku. Oblewa czymś potencjalnie łatwopalnym, ale co z tego? Wszystko się pięknie pali. Y, Medium rare, wilkołaki, wilkołaki w cudzysłowie. I pokazane są, jak te wilkołaki walczą. Które, to jest tak piękne, bo nie widzimy żadnego wilkołaka w całości. Widzimy pół twarzy łapę, pół twarzy łapę. I tu miało być właśnie stop motion, które zostało nakręcone i widziałem to stop motion. Ojo oj, 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 oj. Wiecie, jak widzicie czasem youtuberów, którzy robią stop motion LEGO. To jest dużo lepsze. Du ja chciałem tylko lepsze zaznaczyć, lepsze. że jeden z tych wilkołaków wydostał się z. Prosektorium zbycia w zamkniętej lodówie. Więc pewnie. Zamkniętej mając... od, zewnątrz. od zewnątrz, metalowej metalowej, i widać, że porył tam dość solidnie tę ściankę, więc zakładam, że dysponują jakąś super siłą. Ale czterotaktowy karabin jest w stanie zablokować całą watachę w drewniano drzwiowej szopie, która płonie. Która już jest stara i ma dziury takie, że widać, bo. amerykańskie zewnątrz... szopy <noise> mają u góry drzwi. <noise> Można ale było nie... wejść po drabince, albo oni nie super mogą skoku. skakać. One nie mogą skakać, bo wtedy ta część dolna się odklei od nich. Rany <noise> ale, ale czekaj, ty nie. mówisz, że one się nie wydostały. To jest bzdura, bo mamy ujęcie, że wszystkie są tam zamknięte, w tym na przykład sheriff Wilkołak, mhm. y, policjant Wilkołak, a potem, Hej, mamy możliwość teleportacji. Wilkołaki. Tak. I ten szeryf wilkołak kilka kilometrów dalej się pojawia i nagle. Ha, ha! Nikt się nie spodziewał, szeryfa wilkołaka, a to tak. Szerywką. Co jest, nie mieliście jeszcze innego absurdalnego zawodu? I w tym momencie wiesz, tam powinien za samochodu wyjść. Tak, to ja. Sekserka Wilkołak sprawdzam płeć kurcząt. I to jest przepiękne w takiej totalnej głupocie. Ale jeszcze Jezus, nie osiągnęliśmy no... apogeum. Nie, bo musimy się, wydaje z się jakoś, jakoś, zakończyć. Dobrze, na początku. mi się wydaje, że osiągnęliśmy pokłęb. Ale wiecie, to jest najśmieszniejsze: że ten film był hitem. Jeszcze się nie kończy. To nie kończy. To się nie, kończy. Tak, to on nie kończy. On był hitem i on jest też komentarzem polityczno-społecznym. Ja nie, ja, nie, ja nie żartowałem na początku, gdy mówiłem o propagandzie i tak dalej. Joe Dante chciał zrobić komentarz polityczny dla konsumpcjonizmu. Krytykę Ronalda Reagana, który zaraz będzie prezydentem. To jest. I to na serio, serio. I wilkołaki ja wiem, 56... byłyby do tego idealne. Tak, patrząc, patrząc na to, no konsumpcjonizm. Wilkołaki, wampiry, zombie, cokolwiek. Ale to idealne. Wiesz, chodzi o jakąś bezmyślność, pierwotność i, i, i to takie szukanie ofiar. Kumam, że gdzieś tam u podstaw to miałoby sens, ale nie w tym obrazku, który obejrzeliśmy. Kompletnie jakiekolwiek głębsze przesłanie poszło się huśtać. Poszło się głęboko huśtać tam, gdzie jest najzimniej, w piekle i rezyduje sam diabeł. Przynajmniej Dante tak twierdził. To tak, żeby było heche, bo czoł Dante i piekło Dante. <laughs> Wracając. Mam już dwa? parę okay. I. Uwaga, dochodzimy do finału Właśnie filmu. Udało się uratować, żeby nie było. Nasza pani sta uratowana. Mhm. Ten nasz nie najlepszy detektyw świata. Złożona w ofierze, nie została kolejną wilkołaczycą. Tak, o to jest wol. I dowiedzieliśmy się, bo to jest, to jest ważne, że istnieje tajne społeczeństwo wilkołaków, które zjada nas ludzi, ale my o tym nie wiemy i musimy z nimi walczyć, bo nigdy nie wiesz kiedy ktoś, kto wydaje się tylko mordercą, może być mordercą wilkołakiem. Albo Jeffrey Dahmer. Pamiętaj, Jeffrey Dahmer, to jest kilka lat wcześniej. Czy On nie był właśnie wilkołakiem, a potem w więzieniu się już w ogóle nie przemienił? Bo był, bo był tak wierny ideałom -cio Mhm. A? A? Dlatego też wypiją mózgi. A? Bo to a? najbardziej pyszne ponoć. A widzisz... Ponoć. E, chociaż... O Jezu, to był test na to, czy jesteś wilkołakiem. Chociaż e, <noise> tak, antidotum jest w tej skrzynce za tobą. E, <noise> co, co jest... E, Ko nie będę rzucał triwion a propos Damera, nie będę rzucał y, pierdołami, a propos tego, jak wilkołaki zostały po prostu bezczelnie zgwałcone w tym filmie. I właściwie ich nie było tu się z tobą zgadzam. Ale co się robi w momencie, kiedy przeżyło się jedną z największych, a na pewno jedyną, jaką się przeżyje w życiu, masakrę wilkołaków? Co się robi w momencie, gdy. Połowa obozu do rehabilitacji psychicznej śmierdzi sierścią paloną. Idzie się do telewizji. Wraca, wraca się do się tego, pracy. Wraca się do pracy, ale jednak trzeba mieć misję. I tą misją jest uświadamianie. Tutaj agent Mulder po prostu stałby przed telewizorem, biłby brawo, bo on bardzo chce wierzyć i oni wierzą, ale reszta nie wierzy. Bo oto pani, która. Z jakiegoś powodu do tej pory siedziała na reżyserce. Teraz zostaje prezenterką i Nie, będzie... nie, 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 będę bronił. Ona była no prezenterką. to no już tutaj nie kłam. Była dobrze. prezenterką i widzieliśmy Dobra, nie widzieliśmy tego ani razu. Okej. Okay. <noise> Raz weszła i jej nie wyszło. No dobrze, no, no dobrze, ale każdy, oni zaznaczają, że ten, jeżeli który tym nie razem i mu nie wyszło, niech rzuci kamieniem. Jeżeli jest no. Jeżeli tym razem ona jakkolwiek zasygnalizuje, że może się zająknąć, że będzie przeciwieństwem czarnej pantery, który Newa Freeze, to zdejmujemy ją i puszczamy reklamy. Ale ona się nie zająknęła tym razem, bo miała coś do powiedzenia. My, społeczność ludzka, mamy wspólnego wroga. Wrogiem jest Wilkołak, a jest jego wielu. Skąd wiem? Skąd wiem? Pytacie Spójrzcie, mnie. Spójrzcie, tak naprawdę to. Aaaa! I się w Wilkołaka. I pewnie Wy teraz, uwaga, jeżeli nie widzieliście filmu, Mateusz to powiedział: powiedzcie, kufa, wy dzisiaj dużo żartujecie z Julianem, to pewnie był żart. Nie. Nie. Ona naprawdę na ekranie zamienia się w. Dobra, Wilkołaka to może przesadziłeś. Ponownie. Bo ona wygląda jak Pekinczyk nieudany. Mhm. Co więcej, sam Joe Dante w wywiadzie jednym powiedział: "No dobra, chcieliśmy, żeby ona zamieniła się, żeby każdy wilkołat odzwierciedlał swój charakter. Więc ona nie mogła zamienić się w prawdziwego, musiała być taka bardziej delikatna, dlatego Albo stała się <śmiech> <śmiech> Zmieniła się w taką ciułałę, tylko że w wersji kurna wilkołaka i została zastrzelona i nagle wszyscy na całym świecie, bo wiecie, Wiecie, jak ogląda się wiadomości o 16 czy 18? Wszyscy no, oglądają. Oczywiście CBS jest podłączone do każdego telewizora. To jest takie, jak tak. jedziesz samochodem i jest to piknięcie, żeby ci się włączyły wiadomości. Tak w każdej knajpie. Nawet tej najbardziej obskurnej, w której teraz siedzi Wolverine gdzieś w Australii. Albo w Kanadzie w sumie, bo, przepraszam, Hugh Jackman no mi zeps no zepsuł. E, w animacji miał australijski akcent, w prawdziwym no, wiem Nie wiem, wiem nie wiadomo e, czemu. Nie tłumaczmy się. E, w każdej największej pipidówie, w nie wiem pałacu prezydenckim, w Białym Domu odpalają się telewizory i, i widzą i widzą i widzą, i widzą wiadomości typu snaf, bo ginie tam osoba, manifest wilkołaczycy. Wilko, ale to jest antywilkołaczy mani, taki... An, anty manifest. To jest troszeczkę tak. jak y, publiczne podpalenie się żywcem. Tro, coś, co chciał zrobić Żurom o, tak. w telewizji. Albo ale jak, jak... Żurom zrobił to dokładnie jak w tym filmie. Z takim samym efektem i z taką samą zapalczywością. Ona zamieniła się w Pekinczyka. Żurom sobie wypalił dziurę w koszulce. Więc ludzie to oglądają, a jako, że jesteśmy społeczeństwem niedowiarków, Jesteśmy ludźmi, którzy powiedzą: A te dzisiejsze czasy to wszyscy bagatelizują to i mówią: Spójrzcie, jakie cudowne są teraz efekty specjalne. I jaki jest wniosek? Że my, tu, ty, ty, ty słuchający nawet nie wiesz o tym, że obok ciebie ten sąsiad, ten nauczyciel Adrian jest krwiopijcą. Adrian Przemienia Andrzej. się kiedy chce. On niby ci chce sprzedać gazetkę z porno, ale tak naprawdę chce ci zjeść Udo. I my żyjemy w, tej, w tym mirażu, w tym Matrixie. To jest Matrix, zanim powstał Matrix. Przecież nie mówiąc, to jest tak naprawdę Day Leave Kronenberga, tylko zrobiony tak tysiąc razy gorzej. Ale oni mieli jeszcze gumę do rzucia i dlatego nie mogli kick to... Zdecydowanie nie mogli kick ass. I to jest, jakkolwiek byśmy śmieszkowali. Jakkolwiek kombinowalibyśmy, żeby to dośmiesznić, żeby to było chociaż trochę ciekawe, nie rozumiemy tego, dlaczego to jest kultowe. Nie rozumiem. Nie, jeszcze raz nie. Tak samo temu filmowi, jak i sekretnym towarzystwom Wilkołaków, które siedzą gdzieś na prowincji mm. i chcą biedną reporterkę w Wilkołaka zamienić. To prawda. Jest to. Ciężkie. Jest to smutny dramat o kobiecie, która poddała się seksualnemu upojeniu, bo skoro... I mężczyźnie, spojadł... który u, y, oddał się A, seksualnemu upojeniu. Ale jeszcze wiesz, bo mężczyźni wiadomo, że oni zawsze o seks, yyy, wiadomo, zwierzęta, głupki. Ale kobieta jest czymś wyższym, lepszym, no tak? większym, prawda? Więc wiesz. Ale to jest ciekawe, że i Joe Dante i, i, i nasz, Boże, nasz drugi Joe się nazywał? John? John... Nie pamiętam. Ten od amerykańskiego wilka. A, y, Boże, w... No Nie wiem, czy fair, ale wiemy. Landis, John Landis. Oni mówili o tym, że wilkołak musi być związany z seksualnością i że chcieli to zrobić. Więc ci, którzy uciekają przed wilkołakami, to są ci, którzy uciekają przed seksem. A skoro amerykańskie społeczeństwo jest, Amery jest społeczeństwem purytan, to oni muszą bać się wilkołaków, bo boją się tego, że lubią seks. I tak naprawdę mogą seks lubić tylko raz na 2 4 tygodnie, kiedy akurat pojawi się pełnia księżyca. To moim zdaniem wszystko jest połączone z mitem Purytan, zwłaszcza się tylko pod kołderką. Że jest to film, który jest adaptacją książki, która jest 10 razy bardziej ostra. Która nie ma nic wspólnego z filmem, ponieważ Kompletnie. początkowo e, ponoć pierwsza wersja scenariusza była bliska w miarę, ale najpierw przyszedł Joe Dante którego zatrudnili Popirani. Potem przyszedł jeden ze scenarzystów, i nagle który z producentów powiedział: i Joe Dante, ty, a może olejmy wszystko, co jest w tej książce, hey, poza widzisz, pomysłem? Widzisz tego aktora, ga, e, autora Gary Brandner, e, to nie czytaj. Dokładnie, troszeczkę tak było, no bo to było tak, no po co? E, w sensie, wiesz, co jest fajne w nim? Że Wilkołak się może zamienić w Wilkołaka, kiedy chce. Wiesz, co jest jeszcze fajne? Nic! Wyrzuć! Okej. Okay. Dick Miller, mógłbyś przyjechać coś powiedzieć przed kamerą? A Dick powiem w tym momencie: Ja sprzedaję książki, kuwa, książki sprzedaję, o co ci chodzi. Mamy, mamy to, dobra, już nie musisz przyjeżdżać. To mi przypomniało, jak mm. bardzo, bo ostatnio wreszcie nadrobiłem całość dokumentu o. O tajemnice Crystal Lake, gdzie był wywiad z Corim Feldmanem, i jak kręcili jego sceny chyba w piątej albo w szóstej no części, wiem, gdzie przyjechali do niego na podwórko, i jego podwórko zagrało grup, grup, grup Jasona Wurkisma, A w scenach, gdzie on biegał, to w ogóle został nakręcone później, chyba miesiąc czy dwa miesiące później, gdzie indziej, jego miejsce zagrała mała dziewczynka, która. <grym> Niego. Oczywiście, że tak. Mamy Oczywiście. jakieś takie połączenie, i to jest. Jest w tym jakiś. jakiś jest, jest inaczej, żeby nie było. To nie jest zły film, w nie. sensie ohydne gówno, ale. No, nie można do niego podejść poważnie po tylu latach. I jednak ząb czasu ugryzł go i przegryz na pół. Mhm. Mm I tutaj to... największy problem jest taki, że kiedy sięgamy po coś, co jest klasyczne, albo jest określane jako klasyczne, spodziewamy się, że. Będzie się, jasne, może się zestarzeć, ale są elementy, jakieś poszlaki, które mówią, co było niezwykłego w tym filmie. Tylko, że ten film nie ma nic niezwykłego w sobie poza kilkoma castingami i poza dużym nazwiskiem przytroczonym do niego tro, trochę na ślinie. Mm -hmm. No tutaj też ten problem. Pamiętajcie, to jest nasz 40. odcinek. Mówiliśmy o kryteriach, e, mówiliśmy o trolu, e, przepraszam, nie o trolu, tylko o lepre leprekonie. Mm -hmm. Więc mówiliśmy Oje o filmach, trolle. które mają status e, jeszcze, jeszcze na ten. Jeszcze czas nie nadszedł trola. E, to były o filmach kultowych, które, które mają ogromny. I, I często demitologizowaliśmy de status tych filmów. I tutaj jest podobnie. Ten film ma, prawdopodobnie, gdyby nie powstał amerykański wilkołak w Londynie, my byśmy oceniali i mówili, kurczę, jak na 80 rok, to są bardzo pomysłowe efekty, super obeśli to, że pieniędzy nie było. Tyle, że amerykański wilkołak też nie miał za dużo hajsu, a zrobił to x razy lepiej. Innymi słowy, przykrył Joe tego bez problemu i po prostu zjadł go na śniadanie. To jest ten minus, gdy w tym I na samym Na pewno roku miał lepsze kilka... porno. W... To prawda. A to nie, żeby nie było, to też nie jest drugi film i to też nie jest tak, że ci autorzy kradli od siebie. W 80 roku wyszedł jeszcze o Jezu, jeszcze jeden film, nie przypomnę sobie, czy to był Howlen, Wolfen, Wolfen, Wolfen. się nazywał. Wolfen, więc... W Polsce początek... wyszła ta, Wilczyca. Wilczyca. To jest ciekawe, bo, to, bo, bo z tego wynika, że ten fenomen wilkołaków był czymś, co Zeitgeist ogólnoświatowy dotknął nie tylko Stanów Zjednoczonych. Więc to nie jest tak, że jeden od drugiego kradł, to jest bardziej Nagle, lata 70, końcówka, Halloween, piątek 13, pewnie jeszcze Black Christmas i jeszcze kilka innych filmów, pokazały, że o kurna, możemy zacząć robić horrory na poważnie i robić coś dobrego. I każdy temat był dobry i dlatego ugryziono to w ten, ugryziono, haha, to w ten sposób. Szkoda, bo wydaje mi się, że część z was będzie bronić tego seansu, ale jako seans ze znajomymi do piwa, wciąż mhm. super sprawa. To jest po raz kolejny ten film, który, można powiedzieć, możecie sobie obejrzeć w gronie znajomych i wtedy on będzie lepiej działał. To bo bardzo. się pośmiejecie, ale nie będziecie go traktowali na serio. Są filmy, które starają się być na serio, i przez to się wysypują. Są filmy, które ciężko jakkolwiek zaszufladkować, i mówię tutaj o dzisiejszym i zeszłotygodniowym. I tamte, które są mniej zaszufladkowywalne, www, potrafią się obronić bardziej. I tak. też będą działały jako film do piwa ze znajomymi, ale będą działały po pod innym kątem. To nie będzie wyśmiewanie filmu, to będzie śmianie się z filmem. To jest mm -hmm. dziwne. Aczkolwiek, no niestety, to jest kolejny film, przy którym można powiedzieć, kultowość chyba nie zasłużona. Albo kultowość nie ze względu na wpływ filmu na popkulturę, mm. na, na znaczenie filmu dla rozwoju horrorów, kultowość bardziej ze względu na niezamierzone komiczne efekty scen, które początkowo były robione jako straszne. I na pewno fajny tytuł, bo sorry, z COVID to albo prawda. The Howling brzmi świetnie jak coś, co ma zdefiniować cały gatunek. No, Howling, właśnie, szczerze powiedziawszy, ja też troszeczkę się nie dziwię, żeby nie było, nie będę bronił Mateusza za pomylenie się tydzień temu, przez co myślałem, że go zamorduję trzy razy, więc e, nie, nie bronię go, ale Skowyt to jest tytuł, którym moim zdaniem powinno się zaczynać miesiąc z wilkołakami. To jest taki tytuł, który w głowie gdzieś ci z tyłu tak mm -hmm. mówi, kuwa, jeżeli film o wampirach, wiecie, to jest troszeczkę tak jak Nosferatu, od razu, tak powinno się zacząć serię o wampirach, ale seria o wilkołakach, kuwa, musi być, e, musi być z COVID. no bo co innego. To brzmi jak najbardziej cool tytuł, marketingowo tak. to mogło wygrać. Z czymś, co ma 50 sylab, i używa Stanów i Londynu w jednym, jeszcze wielkołaki i tak dalej. Amerykanie nie wiedzą, gdzie jest Londyn, to już w ogóle, hello. No. Więc no co, no, nie każdy wtedy oglądał Bonda, nie każdy czytał Fleminga, aczkolwiek po raz kolejny Christopher Lee tutaj wraca, bo ci się akurat znali. Co nie zmienia faktu, że czybym polecił z COVID? Niekoniecznie. Też niekoniecznie. O, mamy, mamy tę listę kilkunastu filmów, które ja zaproponowałem, których nie omówimy kilkunastu, ale są, są nowsze, po 2000 roku, horory, które są znacznie ciekawsze i znacznie lepiej bawią się konwencją horrorów. A są wcześniejsze, które są lepsze. Pełna zgoda. pełna zgoda. Więc tak, y, to nie jest dobry take na wilkołaki. Pa, mm -hmm. Panie Dante, wracaj pan do gremlinu. Dwa pomysły, trzy pomysły dobre? Ale całość filmu? Niekoniecznie. No. Tyle, tyle. Za tym co? Skoro to Mateusz będzie teraz wył do księżyca? Mm, wiesz co? Czekaj, jest pełnia. Kurde, nie widzę księżyca, więc <śm> mogę. Mam no, takie wymówki. Ale to jakieś takie słabe wycie. No, takie, A nie, tak jak to powinno. O nie, mnie, mnie tutaj łupie, że. Brach, ja muszę podejść, bo ja jestem pan doktor. No, tak, tak, tak. Żegnajcie ja tutaj... za tym. W pożegnaniu byłem totalnie panem psychologiem, Wilkołakiem. Już mi się mylą, no, dlaczego uwaga, Wilkołak uwaga. i wampir jest obok siebie. Tak, o. to chciałem powiedzieć, że to jest bez sensu, ale mój kod przyszedł idealnie na zakończenie. I uwaga, za tydzień mamy już wybrany film, możecie zgadywać, ponieważ to jest film, o którym przypadkiem wspomnieliśmy dzisiaj. Mimo tego, że nie podaliśmy jego tytułu, i to jest uwaga, uwaga, takie sprytne, plus film kolejny, który ma kilka wizuali, które świetnie się trzymają po latach. Tak, tyle powiem, tyle powiem. I, i to są dobre wskazówki. Eee, tak. Wilkołaki. To zgadnie, coś wygrywa. Dwa wilkołaki z głowy, eee, nie będziemy mieli bobrołaków, zostajemy przy Le. wilczych stworzeniach. No i do następnego. Żegnajcie. Le.